Z Ewangelii według świętego Marka. Czy wolno mężowi oddalić żonę? To pytanie w dzisiejszej Ewangelii faryzeusze zadają Jezusowi na granicy Judei i Zajordania. To bardzo ciekawe, że pytanie o sytuację graniczną w życiu następuje na pewnej geograficznej granicy. Przecież o to właśnie chodzi, że gdy mężczyzna chce oddalić żonę, wejść w relacje, w połamanie relacji małżeńskiej, no to po prostu znajduje się na jakiejś strasznej granicy i ta granica to jest coś, co może połamać mu życie. Zresztą tak samo jest, gdy kobieta decyduje się zakończyć związek ze swoim mężem. Przecież to także przekroczenie takiej odwiecznej granicy, jaką jest ludzkie przyrzeczenie. I mąż i żona mówili sobie: będę z tobą do końca życia, niezależnie od tego, czy będzie dobrze, czy źle. I Jezus Chrystus nam się dzisiaj objawia jako obrońca Słowa Bożego, ale także jako obrońca słowa ludzkiego. Bo skoro ludzie przysięgli sobie: będę twoim mężem, będę twoją żoną, to Jezus ma prawo, święte prawo, by bronić naszego słowa przed nami samymi, byśmy to my swojego własnego słowa nie połamali, nawet będąc na granicy, na pograniczu życia i śmierci. Do zobaczenia jutro.